PKS w Jeleniej Górze uruchamia regularną komunikację autobusową do Jabłońca w Czechosłowacji. Z Jeleniej Góry, z dworca kolejowego, autobusy odjeżdżają od poniedziałku do piątku o godzinie 6.10 i 7.30, natomiast w soboty o godzinie 6.40. Czas przejazdu powyżej 2 godzin. W ubiegłym tygodniu w Przesiece odbył się 4. ogólnopolski rajd i zlot niepełnosprawnych. Zebrało się z całej Polski ponad 60 osób niepełnosprawnych w wieku od 15 do 25 lat. Celem tego spotkania było zapoznanie się z problemami życia codziennego niepełnosprawnych. Poruszono problem likwidacji spółdzielni pracy inwalidów, a z nią utraty możliwości zatrudnienia. Organizatorem rajdu było Polskie Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. W miesiącu bieżącym, marcu, organizacja ta otrzymała z Danii dary w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i odzieży. Część darów w postaci sprzętu szpitalnego przekazano jeleniogórskim placówkom służby zdrowia oraz domom pomocy i opieki społecznej. Osobom, którym nie obcy jest problem tej grupy społecznej, podajemy konto. Bank Zachodni, pierwszy oddział w Jeleniej Górze, numer 38 22 07 10 31 21 132. Wszystkich, którzy mają problemy z zapamiętaniem godzin nadawania poszczególnych propozycji programu telewizji kablowej Relax, odsyłamy do tygodnika Nowiny Jeleniogórskie na stronę 15, gdzie podany jest program telewizji lokalnej. W nim kanał, częstotliwość oraz obszar odbioru naszego programu. I nie tylko. Dla przypomnienia podajemy nasz numer telefonu 266 14. Filharmonia Jeleniogórska zaprasza na koncert 4 i 5 lipca. W muszli koncertowej Teatru Zdrojowego wystąpi kwartet Amadeusz z programem pod tytułem Zapraszamy do salonu. W przypadku niepogody, która mam nadzieję, że Państwu nie przeszkodzi w przybyciu na koncert, koncert ten odbędzie się w Teatrze Zdrojowym. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Do obejrzenia interesującej wystawy fotograficznej Piotra Komorowskiego zaprasza Galeria Korytarz Miejskiego Ośrodka Kultury w Jeleniej Górze przy ulicy 1 Maja 60. Wszystkie prezentowane na niej fotografie są efektem półrocznego pobytu autora w Stanach Zjednoczonych. Wystawę Piotra Komorowskiego można oglądać przez cały lipiec. W Muzeum Okręgowym w Jeleniej Górze można zwiedzać wystawę pod tytułem Rzemiosło artystyczne od XVII do XIX wieku. Ciekawostką wystawy oprócz prezentowanego fajansu jest miecz kata Jeleniej Góry. Już dziś zapraszamy Państwa na program o kacie jeleniogórskim i jego mieczu, który przedstawimy Państwu 8 lipca o godzinie 17. Dyrektor biegu Piastów, pan Julian Gozdowski, powrócił w minioną sobotę z Wiednia, gdzie odbywało się spotkanie przedstawicieli światowych biegów narciarskich World Lopet. Posłuchajmy, co na gorąco, 3 godziny po powrocie, powiedział naszemu reporterowi. Tylko sympatycy biegu Piastów wiedzą, że ta największa krajowa impreza narciarska ubiega się od pewnego czasu o członkostwo w takiej ciekawej instytucji, która się nazywa World Lopet. I otóż przed paroma dniami pan Julian Gozdowski, szef jeleniogórskiego biegu Piastów, powrócił i tam miała zapaść decyzja, czy wejdzie bieg do tego ścisłego grona, czy nie. Jaka jest? Ja wróciłem przed chwilą, bo byłem przed trzema godzinami byłem w Wiedniu. Jest decyzja pozytywna, że od 1994 roku wchodzimy do rodziny World Lopy. Starało się o tym 8 krajów. Na razie my tylko jesteśmy jedyni, ale musi ta decyzja być ratyfikowana przez władze World Lopy, które przyjadą tutaj w 1993 roku na obserwację biegu Piastu i wówczas zapadnie ostateczna decyzja. Czyli można powiedzieć, że jest, ale musi być jeszcze kropka nad i. Co pozostał w polu pobitym? Kto się tym razem do tego grona nie załapał? Węgrzy, Peru, Hiszpania, Czechosłowacja, Estonia, Rosja i Islandia.
z tego wynika, że ten 93 rok będzie jeszcze takim rokiem, kiedy bieg Piastów będzie na cenzurowanym, tak? Jeszcze będzie raz uważnie obserwowany. Na wielkim cenzurowanym. My wiemy już, jaka komisja przyjedzie. Przyjedzie grupa szwedzka, szwajcarska i włoska, która będzie sprawdzała wszystkie elementy biegu Piastów, żebyśmy mogli być godnym członkiem tej rodziny Łotlope. Czego sobie pan obiecuje po udziale w tej gronie? Pierwsze to są nasze duże koszty, że trzeba będzie dużą składkę zapłacić. Natomiast jeżeli chodzi już po samym biegu, to będą musieli przyjeżdżać do nas członkowie Łotlope. A Łotlope to jest 250 tysięcy biegających narciarzy na świecie. A więc jeżeli przyjedzie tutaj kilka tysięcy ze świata, to i również pojawią się sponsorzy i również pojawią się pieniądze takie, które będą przepływały przez miasto do nas, od nas do miasta, a więc będzie pełny transfer pieniądza. Czyli jak gdyby, mówiąc tutaj o sporcie, mówię w tej chwili też o pieniądzu. I jest tutaj taka typowa integracja finansowej możliwości działania na rzecz miasta Szklarskiej Poręby, a jednocześnie rozwoju narciarstwa. A przy okazji chcę powiedzieć, że nauczyli się wszyscy bardzo precyzyjnie wymawiać bieg Piastów i Szklarska Poręba. Po długotrwałym remoncie dawnej restauracji Stylowa na jej miejsce uruchomiono z prawdziwego zdarzenia salon gier sportowych. Nowo powstała spółka polsko-niemiecka SAP Graf jest filią firmy Löwen Sport, która zajmuje się produkcją różnorodnych automatów i gier sportowych oraz organizuje rozgrywki sportowe. W salach Stylowej otworzono również restaurację oraz sklep firmowy. Gospodarze gwarantują, że nie będzie tu hazardu, lecz tylko nieryzykowna zabawa towarzyska, przy której będzie można napić się dobrej kawy i coś zjeść. Uroczyste otwarcie salonu gier miało miejsce w sobotę, to jest 27 czerwca. Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność zaprezentować Państwu przedstawicieli koncernu NSM z Niemiec Zachodnich, pan Hoyer i pan André Scheinflug, generalny menedżer spółki Joint Venture SAP Graf z Jeleniej Góry. Pozwolę Państwu, zadam teraz pytanie panu Hoyerowi, jak sobie wyobraża działalność koncernu w Polsce, całą koncepcję działalności w Polsce. Herr Hoyer, wie się das vor? Die NSM Sportgeräte in Polen verkaufen, das ganze Konzept. Was können Sie dafür sagen? Ja, wir haben das Konzept jetzt in 17 Nationen angewandt und ich hoffe, dass Polen die 18. Nation wird. Unser Nahziel ist es, im Oktober zur Europameisterschaft in England im Dart, im Elektronik-Dart und im Billard eine polnische Mannschaft begrüßen zu können. Und so wie die Planung im Moment läuft, gehe ich davon aus, dass uns das gelingt. Pan Hoyer mówi, że ta cała koncepcja zawodów sportowych w bilard, strzałek, piłkarzy jest już prowadzona w 17 krajach Europy i Polska będzie 18 krajem aż do Mistrzostw Europy w Anglii w październiku tego roku zostanie wyłoniona drużyna narodowa Polska. I w tych wszystkich krajach idzie to bardzo dobrze i pan Hoyer ma nadzieję, że też w Polsce zostanie to przyjęte bardzo dobrze i firma liczy na po prostu duży sukces w naszym kraju. Pozwolę Państwu zadam teraz drugie pytanie panu Peterowi Scheinflu, generalnemu menedżerowi firmy SAP Graf w Polsce, firmy partnerskiej filii koncernu NSM z Niemiec Zachodnich. Pytanie będzie następującej treści. Jak pan Scheinflug widzi dalsze otwieranie tych salonów gier sportowych, miejsce rozgrywki sportowych, zawodów dalej w całej Polsce? Herr Scheinflug, wie sehen Sie das vor, dass der jetzt zur Zeit im Jelenia Góra ist der erste solche Sportzentrum mit Billardtische und sowas. Wie sehen Sie das vor in ganz Polen? Wie weit wollen Sie dahin gehen? Mit ganzem Sportkonzept oder Sportzentrum aufmachen? Was können Sie unseren Zuschauern sagen?
Also ich würde sagen, ich schließe mich den Worten von Herrn Heuer an, von der Firma MSM. Wir möchten natürlich das ganze Konzept in Polen, Stück für Stück, dass wir eine Mannschaft bis zum 29., bis zum 11., dass wir die mit nach Polen schicken, da werden wir, denken wir schon, dass wir das schaffen. Bis dahin möchte ich mich die Worten anschließen. Pan Szajfus zgadza się w całości z tym, co powiedział jego przedmówca, pan Heuer. Liczymy też na to, że na pewno uda nam się tę koncepcję zrealizować do początku października w naszym kraju, do wyłonienia drużyny, która w końcu października uda się na Mistrzostwa Europy do Anglii.